boiska psuły na polane wśród brzozowych lasów. Zapas tlenu starczy na coraz mniej czasu. Najbliższe większe miasto na mapie to Saratow. Nie słychać warkotu śmigłowców. Przez radio też żadnych odgłosów. Prócz jednostajnego szumu podaje współrzędne od kilku minut. Przylecieli, pojawili się nagle z kierunku w stół. Przebrali z kombinezonów fartuch. Ze zmęczoną twarzą nie publikowali foto, tylko z uśmiechem, jaki widać na twarzy przyjaciela. Z miejsca, gdzie spadł pierwszy człowiek w kosmosie z kosmosu, wołam do wszystkich na świecie osób: nie dopuszczajcie do rozprzestrzeniania się wirusów. Apeluję, niech podlejsza natura nie dochodzi do głosu. Zakończcie wzajemną wymianę ciosów. Nic wam nie przyjdzie z budowy silosów. Rakiety trafią precyzyjnie w każdy punkt. Jeśli moje słowa nie mają dla was jakiegokolwiek znaczenia, to choć przez wzgląd na wspomnienie Gagarina i na jego pierwsze na ziemię spojrzenie z nieba, przestańcie choć przez 108 minut dzisiaj sobie folgować. Próbuję to na własnym przykładzie. I kiedy okrążam po raz kolejny ziemię, nawet gdy chaos w jeszcze większym jest nieładzie, posiadam wiedzę, że nic specjalnego w moim życiu nie zmienię. To w momencie przedzierania się przez atmosferę, gdy nie dociera do mnie żadna fala, przenika mnie dziwne, kosmiczne rozumienie, którego ani wiara, ani idea nie ogarnia. Wracam później na planetę do ludzi, którym stanęły kołkiem lub pomieszały się języki. Z każdym chciałbym się tym podzielić, ale choć ostatecznie nie potrafię z nikim, to jednak z miejsca, gdzie spadł pierwszy człowiek w kosmosie z kosmosu, wołam do wszystkich na świecie osób: nie dopuszczajcie do rozprzestrzeniania się wirusów. Apeluję, niech podlejsza natura nie dochodzi do głosu. Zakończcie wzajemną wymianę ciosów. Nic wam nie przyjdzie z budowy silosów. Rakiety trafią precyzyjnie w każdy punkt. Jeśli moje słowa nie mają dla was jakiegokolwiek znaczenia, to choć przez wzgląd na wspomnienie Gagarina i na jego pierwsze na ziemię spojrzenie z nieba, przestańcie choć przez 108 minut sobie dzisiaj folgować. Przestańcie choć przez 108 minut sobie dzisiaj folgować.